Dzień dobry Państwu, nazywam się Jolanta Kucharska-Mazur, jestem lekarzem, pracuję w klinice psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostałam poproszona o wzięcie udziału w tym naszym spotkaniu, które się odbywa online. I zaczęłam się zastanawiać, o czym właściwie powinnam mówić. Bo tak naprawdę nasz umysł, który próbuje zmierzyć się z pandemią, szuka analogii. Szuka czegoś, czego mógłby w swoim doświadczeniu odnaleźć jako rzeczy chociażby troszeczkę zbliżonej. Tymczasem okazuje się, że no nie ma takich analogii. W naszym życiu jeszcze się taka pandemia nie zdarzyła. Ostatnia, którą byliśmy dotknięci jako Polacy na dużą skalę, to była pewnie epidemia tak zwanej Hiszpanki. I w związku z tym szukałam takiego odnośnika w moim życiu, do którego mogłabym się odnieść, mówiąc Państwu na temat doświadczeń z pandemią związanych. Sięgnęłam tutaj do bardzo odległej historii, bo jeszcze się urodziłam w czasach komunizmu. I pomyślałam, że taką analogią swoistą był dla nas moment tak zwanego stanu wojennego dość dawno temu. Ale to było coś, co bardzo nami podówczas wstrząsnęło, podobnie jak obecnym pokoleniem wstrząsnęło to, co się zdarzyło w związku z pandemią. I tak jak wtedy, tak samo teraz, wielu z nas przewartościowało swoje podejście do życia, do rzeczy ważnych. Jestem chrześcijanką. Z mojego punktu widzenia to, co zdarzyło się teraz, jest takim czasem pewnego odsłonięcia. Takim czasem, kiedy możemy sami dla siebie zastanowić się tak naprawdę, co w nas jest ważne i czego nam tak naprawdę brakuje. Oczywiście jestem też naukowcem, w związku z tym sięgnęłam do danych naukowych. I okazało się, że w momencie, kiedy nastąpiła izolacja, kiedy w DPS-ach nie można było odwiedzać tamtejszych pensjonariuszy, bardzo znacznie wzrósł odsetek depresji w tychże DPS-ach. Skoro tak, to pewnie bardzo nam brakuje relacji. Relacji, na które być może wcześniej nie byliśmy aż tak uwrażliwieni, nie zwracaliśmy uwagi, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, z którymi możemy się swobodnie spotkać. Pójść, porozmawiać, wypić kawę. Dla mnie osobiście dużym dyskomfortem było to, że nie mogę spotkać swoich pacjentów. Zaczęłam pracować na oddziale zakaźnym przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i nagle okazało się, że moich pacjentów mogę widzieć tylko online. Okazało się, że jest to coś, czego mi naprawdę bardzo brakuje, że nie mogę z nimi siąść przy biurku, porozmawiać, usłyszeć, jakie mają problemy. To był bardzo, bardzo trudny okres dla nich, a ja miałam poczucie, że niekoniecznie jestem im w stanie do końca online pomóc, mimo że naprawdę bardzo się starałam. Osobistego kontaktu, żadna kamera i żaden kontakt telefoniczny nie zastąpi. W takim razie, no co możemy zrobić, żeby w takim razie było nam łatwiej? Wszystkim musimy zrozumieć, co właściwie się z nami dzieje. Musimy zrozumieć to, że jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy też troszeczkę zwierzętami. Ta zwierzęca część naszego mózgu, ta gadzia część naszego mózgu mówi uciekaj, mówi walcz, mówi zastygnij. Ta ludzka część naszego mózgu mówi, a może lepszą metodą byłoby wspieranie, otwarcie się, zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobów reagowania. Może tak byłoby nam łatwiej, może łatwiej tak byłoby też osobom w naszym otoczeniu. Dla nas ten kryzys jest pewnego rodzaju testem. Testem na to, jak poradzimy sobie wobec tak trudnej sytuacji. Część z nas się adaptuje, część z nas oczywiście ma z tą adaptacją duże problemy. My jako psychiatrzy jesteśmy po to, żeby pomóc tym, którym jest trudniej. Dlatego my musimy sobie radzić. My nie możemy powiedzieć, że to nas przerasta. No bo kto wtedy pomoże tym, którzy nam zaufali, którzy mają nadzieję, że my im właśnie pomożemy. Dlatego też patrzymy na relacje naszych pacjentów.
bardzo trudny czas był wtedy, kiedy byliśmy zamknięci w domu. W zasadzie nadal jesteśmy w dużej mierze w domach zamknięci. Kiedy na przykład ludzie pozostający ze sobą w związkach nagle nie mogli z tego domu wyjść, byli skazani na siebie przez tygodnie. Kiedy okazało się, że wszystkie rozbieżności, jakie były, nagle stały się dużo bardziej ostre, ale z drugiej strony nagle ci ludzie też zauważyli, że jest im ze sobą dobrze. Jeżeli związek przetrwał takie doświadczenie, to przetrwa wiele innych trudnych sytuacji. Oczywiście, jak to zwykle bywa, tam, gdzie te rozbieżności były większe niż to, co łączyło ludzi, pewnie skończy się to jeszcze głębszym kryzysem, być może rozwodem. Z drugiej strony, jeżeli mamy relacje zawodowe, czyli mamy pracodawcę, czy jesteśmy szefem, mamy pracowników, mamy też odpowiedzialność za tych, z którymi pracujemy. Spędzamy z nimi 1/3 życia tak naprawdę. I to, jak my się zachowujemy względem siebie nawzajem w pracy, też bardzo wpływa na pozostałych obecnych tam. Co za tym idzie, jeżeli szef, a taka rola przypadła mi na oddziale, nie będzie osobą, która wyznaczy pewien sposób myślenia, to trudniej będzie też pracownikom. Dlatego bardzo ważną rzeczą dla mnie było zawsze to, żeby moi pracownicy byli poinformowani o tym, co my chcemy zrobić, jakie mamy plany, jak wszystko będzie działało, żeby też wysłuchać pracowników, z czym mają problem, co potrzebują uzyskać, jakie informacje, jaką pomoc, w sensie wsparcia sprzętowego, żeby wszystko działało tak, jak trzeba. Każdy z nas ma pomysły, które mogą zostać wykorzystane dla wspólnego dobra. Proszę Państwa, mówi się o wspieraniu seniorów, że seniorom jest tak ciężko w tym okresie. I tutaj znowu sięgnę do nauki, to jest taki swoisty paradoks. Profesor Izdebski przeprowadził bardzo duże badania ankietowe online, jak na te czasy przystało, jak ludzie reagują na trudną sytuację. I co się okazało? Okazało się, że 50% młodych ludzi, studentów, uczniów, stwierdziło, że w okresie pandemii przeżyło tak naprawdę kryzys psychiczny. Paradoksalnie starsi ludzie czasami są bardziej przyzwyczajeni do samotności i izolacji niż młodzi ludzie, którzy mieli możliwość wychodzenia z domu, spotykania się, zabawy, rzeczy absolutnie dla tego wieku naturalnych. Dlatego pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy wspierać ludzi z naszego otoczenia, to nie pomijajmy nikogo. Zastanówmy się, czy przypadkiem komuś nie jest jeszcze gorzej niż nam. To tak jakoś jest, że jeżeli komuś pomożemy, to jakoś z reguły i nam jest troszeczkę lepiej. I ważne jest też to, żeby zawsze mieć możliwie najlepsze źródła informacji, żeby nie skupiać się na tych rzeczach, które są niesprawdzone, które są tylko plotkami, bo to prowadzi tylko do wzrostu napięcia, niepotrzebnego skądinąd. Możemy dużo zrobić w tym czasie, bo z jednej strony jest trudno, dużo się dzieje, słyszymy o chorych, słyszymy o umierających, ale mamy też więcej troszkę czasu dla siebie, czyli może możemy coś nowego wymyśleć, może mamy czas na troszkę więcej intymności, bliskości. Myślę, że to też jest taki czas właśnie nad zastanowieniem się, dla zastanowienia się nad rzeczami najważniejszymi. Nad tym, co w przyszłości może stać się wyznacznikiem tego, że jak się skończy pandemia, będziemy lepiej żyć. Dla mnie takim wyznacznikiem jest i była wiara w Boga. I dlatego też jestem głęboko przekonana, że jeżeli chwilę zastanowimy się nad swoją duchowością, nad swoją relacją ze swoim Bogiem, na pewno będziemy i silniejsi, i łatwiej będzie nam ten okres znieść. A jeżeli zaufamy Bogu, że po coś to się dzieje, że to, co nas spotyka, nie jest tylko jakąś karą, ale też czymś, co uczyni nas lepszymi ludźmi, myślę, że rzeczywiście tymi lepszymi ludźmi się staniemy. Bardzo dziękuję.